Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał. A dzisiaj wybieram się po długiej, długiej jak dla mnie przerwie zobaczyć staw borowiany za miejscowością jakieś 2 kilometry Czarków. Słuchajcie, mam zamiar tam ostatni w tym roku spędzić samotny biwak, więc jadę sprawdzić, gdzie mógłbym się rozłożyć ewentualnie i samotną noc przebiwakować. Także jadę i będziemy widzieć, co to za miejsce i czy warto tam się wybrać. No dzisiaj powiem Wam pierwszy raz przymrozek. Dosyć chłodno, ale teraz jest bardzo przyjemnie, także świeże powietrze i można sobie, jak widzicie, fajnie pojeździć. A co miałem Wam powiedzieć? No niestety przyszła pora dla mnie bardzo niesprzyjająca. Dlaczego? No dlatego, że no niestety mniej jeżdżę, krótka pora, krótki dzień, no i dużo spraw prywatnych niestety są ważniejsze sprawy, no ale jeśli będę miał chwilę, to tak jak teraz widzicie, jadę, no i coś może nagram. Nie będą może to rewelacyjne jakieś filmy, no ale coś zawsze wrzucę. Będę chciał Wam dzisiaj przedstawić tak szybciutko nowy sprzęt, sztućce będą kubek, miska, no i czajnik Sea to Summit firmy. Nie reklamuję, po prostu kupiłem to dlatego, aby po prostu zmniejszyć ciężar, zmniejszyć rozmiar mojego dotychczasowego sprzętu. Niestety, tak jak wszyscy mówią, kup raz, a porządnie. Nie baw się w pierdoły, nie kupuj, bo dwa razy stracisz. No i tak faktycznie jest. Faktycznie tak jest, że kupuję, a później to muszę sprzedawać za połowę ceny to, co mam. Zamiast raz kupić, a porządnie. Słuchajcie, co mam do powiedzenia ostatnio. Miałem taki komentarz, aby pliki GPX-a lub link do Strawy z trasą zamieszczać na moim kanale w opisie, więc słuchajcie, od dzisiaj postaram się to robić. Od tego filmu będę wpisał lub uaktualnię pozostałe filmy, które miałem na kanale, tak abyście mogli po prostu skorzystać z tego zapisu lub po prostu sobie zerknąć, jak jechałem. Jeszcze jedno, słuchajcie, nie korzystam z Strawy, nie korzystam ze Strawy w wersji płatnej, dlatego pliku GPX-a najprawdopodobniej nie będę mógł wygenerować, ale może to uda się w jakiś inny sposób, więc patrzcie na opis filmu pod spodem, czy coś takiego się znajdzie, jakiś link. Jeśli Wam to starczy link, żeby zobaczyć, no to proszę bardzo, proszę piszcie w komentarzach, czy takie coś wystarczy. Dzisiaj zamieszczę pierwszy link, a zresztą zobaczymy, co się da zrobić. Piękna pogoda, rześkie powietrze. Tego mi cholernie brakowało, słuchajcie. Cholernie brakowało mi takiego czegoś, wyjechać, zmęczyć się troszkę,
bo faktycznie dzisiaj trasa nie będzie zbyt długa, ale popedałować. No coś cudownego. Pięknie. Jestem w miejscowości Borowiany. Zobaczcie, jaki mamy tutaj fajny peron. Popatrzcie. A czy tutaj cokolwiek jeździ, tego nie mogę wam powiedzieć. No, piękna rdza. No, super. Być może tu coś jeździ, być może tutaj nic nie jeździ. Także nie wiem. Ja udaję się teraz dalej na ten zalew, na ten staw, przepraszam. No i tyle. Jedziemy. Dopytam się kolegi, czy tutaj coś jeździ, bo tutaj nieopodal w Czarkowie mieszka na swoją firmę reklamową. Zobaczymy, co i jak. Jestem przy stawie. Za chwilę wam pokażę ten staw, ale zobaczcie, tutaj przy stawie jest dosyć fajny plac zabaw dla dzieci, także mogą się wasze pociechy pobawić. A my zaraz pokierujemy się w tamtą stronę i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. A wygląda to w ten sposób. Staw Borowiany, słuchajcie, dzisiaj jest pełno rybaków, także nie wiem, czy cokolwiek nagram z mojego ptaszyska, chyba że gdzieś powędruję tam i spróbujemy coś nagrać. Tutaj gdzieś będę szukał miejsca na namiot, zaraz sobie sprawdzę na aplikacji MDBDL, czy i w którym miejscu będę mógł sobie tutaj przenocować, ewentualny biwak zrobić, tak aby nikomu nie przeszkadzać. Widzę dosyć często chyba tutaj miejsce przez rybaków odwiedzane. Także, żeby nikomu nie zawadzać. Sądzę, że gdzieś może z tamtej strony albo z tej strony mogę tutaj właśnie namiot rozłożyć. Zaraz zobaczę, czy mi się cokolwiek uda nagrać. Miejsce ciekawe, fajne, spokój, cisza. Także zobaczymy. Bardzo ciekawe miejsce, powiem wam. Zobaczcie, jak fajnie. Super. Elegancko. Bardzo mi się to podoba. Piękne widoki. Staw Borowiany z takim oto właśnie sztucznym wodospadem. Piękna sprawa.
troszkę polatałem z góry, zobaczyliśmy jak to wszystko wygląda. Myślałem, że ten staw borowiany będzie troszeczkę większy, jest dosyć, tak jak powiedziałem, uczęszczany przez rybaków, także no ciężko tutaj miejsce znaleźć do biwakowania. Jednakże tam u góry znalazłem coś takiego fajnego, mogłoby być, mogłoby się nadawać, no ale no blisko, blisko ścieżki, no ciężka sprawa, no ale może coś z tego wyjdzie kiedyś, no dosyć fajne miejsce, jak na pierwszy raz powiem Wam, no to nie byłoby może tragedii, żeby tutaj wsiąść i przenocować. Zobaczymy, zastanowię się, jak to wszystko wyjdzie. Także będziemy widzieć. A tymczasem słuchajcie, no żegnam się z Wami z tego filmu, z tego miejsca, staw borowiany. No i co? Będę szukał dalej jakiegokolwiek miejsca na biwak, mój pierwszy biwak, słuchajcie, w lesie. Jeszcze miałem Wam przedstawić sprzęt, ale sądzę, że to zrobię w następnym odcinku. Oczywiście to był żart. Zaraz Wam przedstawię te moje naczynia, które kupiłem. Także jak już obiecałem w tym odcinku, to Wam pokażę w tym odcinku to, co mam. No to co, zaraz zaczynamy. Zaczniemy może od przedstawienia moich nowych sztućców. Widelec, łyżka i nóż. Nawet widzicie, nie rozpakowałem, i taki mały karabinczyk, który można fajnie to wszystko spiąć. Zaraz to odepnę. Ciekawostka, jaka jest ciekawostka w tych wszystkich sztućcach. Zobaczcie, na końcu macie taki kluczyk, gdzie można sobie fajnie jakąś śrubeczkę odkręcić. Ciekawostka taka. Leciutki zestaw, słuchajcie, 37 gramów on waży, no faktycznie, faktycznie piórko niesamowite, łyżka i widelec. Piękna sprawa, no tak lekkie, że no ja bym tego w ogóle nie miał w ręce. I wszystko można spiąć tym karabinczykiem, akurat nie ma, jakoś to, proszę. Proszę bardzo, i można wszystko wpiąć. I gdziekolwiek indziej sobie fajnie przypniemy i nam będziemy jechać, to będzie nas słychać. Dobra, to był zestaw sztućcy. Słuchajcie, cena około chyba 65 albo do 70 zł, ale powiem Wam, mega sprawa. No a co dalej? Sztućce, słuchajcie. W co się zaopatrzyłem? Patrzcie, ile to mi wszystko miejsca zajmuje. Bardzo mało. Co tutaj mam? Ostatnio kupiłem sobie patelnię. Patelnię, bo jak będę pod namiotem, to chcę sobie zjeść jajecznicę. Zobaczcie, aluminiowa patelnia. Pięknie się prezentuje też. Leciutka. Highlander. Firma, nie wiem co to jest za firma, no ale coś takiego niepróbowana, będzie pierwszy raz jak będę w lesie sam i to wypróbuję. Bardzo mało, 3,5 cm bodajże, grubości 18, średnica, to jest to. No i teraz najlepsze, słuchajcie, najlepsze to jest to wszystko co tutaj mam, czyli tak, miska, zobaczcie, miska, Situ Summit oczywiście, zobaczcie ile to miejsca zajmuje. A teraz niespodzianka, patrzcie, piękna sprawa i tutaj mam z miarką 1 litr wody, 1 litr wody, no na pewno do samego środka nie będziecie, do samej góry nie będziecie nalewać, ale pięknie, zobaczcie, tak to się prezentuje, elegancko, to jest to. I teraz tak, teraz co mamy, słuchajcie, teraz Wam przedstawię następny. To jest, słuchajcie, czajnik. Czajnik też minimalistyczna rzecz. A patrzcie, 1,3 litra wody zagotujecie w tym oraz macie tutaj pokrywkę.
piękna sprawa. Także zobaczcie, tak się to prezentuje. Nalewamy i się cieszymy. No jedyny minus, tak jak tutaj macie na obrazku, no to nie możemy używać ognisku. Niestety silikon może się wtedy spalić i będziemy mieć po czajniku. Fajne miarki mamy, ile kubków chcemy. Pół litra, 750 max, litr, 1,3. Także dwa kubki, trzy kubki, cztery kubki, jak tam chcecie. Zobaczcie to. I teraz też fajna sprawa. Co to jest? To jest, słuchajcie, kubek. Proszę. Kubek. Kubek Situ Summit. Tak się prezentuje. 480 ml wody. Piękna sprawa. I co? Naprawdę nie poparzycie się. Miałem dzisiaj akurat kawę pić, ale pojadę jeszcze do kolegi na chwilę, więc już tego dzisiaj nie użyję. Ale przedstawiłem Wam. I zobaczcie, ile to faktycznie teraz mi miejsca zajmuje, a ile zajmowało na początku. No to co? Teraz składamy wszystko po kolei. Proszę. Miska do naszej patelni, czajnik, składamy wszystko elegancko, proszę bardzo, do tego powędruje kubek, proszę, tutaj, i żeby się to wszystko nie tłukło jeszcze, proszę, jeszcze tutaj wsadzimy sobie nasze herbaty, cukier, przykryjemy, zwiążemy to piękną gumką i ja to robię w ten sposób, żeby się nie tłukło, więc proszę, zapakowane i tyle to miejsca zajmuje. Mało, nie? I nasze sztućce. Super! W tym miejscu Wam przedstawiałem te sztućce i moje naczynia, a być może ja tutaj się rozbiję, choć bardzo ruchliwa tutaj jest droga, tutaj przyjeżdżają i parkują, słuchajcie, samochody, także nie wiem, czy tutaj będę, jadę jeszcze gdzieś obejrzeć inne miejsca, ale tutaj byłaby fajna miejscówka, naprawdę, lub troszeczkę gdzieś tam dalej. No, a tymczasem już naprawdę żegnam się z Wami, no i do zobaczenia chyba w lesie. Na razie, cześć. Tutaj jestem z kolegą Mateuszem z pracy. Słuchajcie, ma swoją firmę reklamową. Gdybyście cokolwiek chcieli, nie to, że reklamuję, ale polecam gościa, bo naprawdę mega super sprawy ma i wykonuje projekty. Gdybyście coś chcieli zrobić dla siebie, jakieś podświetlane szyldy i no różne rzeczy, Mateusz może Wam powiedzieć, co ma ciekawego jeszcze. No to może teraz coś na ten temat powiedzieć, czym się zajmuje. Dzień dobry, dziękuję Michałowi za reklamę. Zajmujemy się produkcją reklamy wizualnej, specjalizujemy się w produkcji reklam świetlnych, robimy kasetony świetne, brukowe litery świetne. Wykonujemy również litery, loga 3D ze styroduru, z plexi, z dibondu. Posiadamy swój park maszynowy, frezarkę CNC, ploter laserowy, plotery termiczne, maszynę do gięcia litery oraz ploter tnący. Zapraszamy do współpracy. Super, super sprawa, naprawdę. Popatrzcie na reklamę. Proszę bardzo. Mabu, reklama. Tak też nazywamy gościa w pracy. Mabu, chodź tutaj i coś zrób elegancko. Także słuchajcie, no, gdyby coś, to możecie pisać, ja Wam odpowiem co i jak, co chłopak robi i gdybyście coś chcieli, jakieś fajne napisy albo coś, to nie ma problemu. Trzymajcie się. Mabu i Radio Bike. Nara. Pozdrawiam.